Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w takim dość nietypowym odcinku dzisiaj. Coś nowego. Idziemy jeść. To bardzo typowe. Jesteśmy w Poznaniu i dzisiaj otwiera się sklep. I na otwarcie sklepu zostaliśmy zaproszeni. Tak po prostu. Z jedzeniem. A ten sklep... Nie, no sklep, nie, z jedzeniem. Przepraszam, nie sklep. Salon? Bym powiedział. Meblowy. Proszę Was bardzo. Nie wiem, czy widać, czy nie. Mam nadzieję, że widać. Wypijemy kawkę, pogadamy sobie. A skąd wiesz, czy Ci da tą kawę? Muszą dać. Po to tu przyjechałem. Popatrzymy na ładne rowery i... I tyle. Może spotkamy kogoś ciekawego. Lecimy. W innym sklepie. Bardzo fajnie spędzało nam się czas. Byliśmy u Was 2,5 godziny? Chyba. Sporo sobie pogadaliśmy z ziomkami, ze Żwirkiem, z Bartasem i z Brodatym Mechanikiem. Przyjemnie się gadało, fajna muzyczka. Bardzo przyjemnie się słuchało coverów tego pana, który grał na gitarze, widzieliście tej szybkiej relacji. Sklep troszeczkę mniejszy niż wydawało się ze zdjęć bądź nagrań Brodatego, ale bardzo pusty. No bo był wcześniej pusty, trochę rowerów mieli, więc się troszeczkę zmniejszył wizualnie, ale fajne miejsce, ale fajne miejsce, przyjemne. Tak, bardzo przyjemne dla oka i też no można sobie popatrzeć, no po prostu, no. I kupić też. No trzeba, to nie, że coś można, to trzeba. Ja już zbieram na elektryka. Także jak chcecie, to polecamy i zapraszamy na bułgarską. Już nie będzie po tym stuku. Po tym stuku nie będzie. Na bułgarską, na bułgarską 65A chyba? Tak. Że dobrze pamiętam? Tak. Wejście macie troszeczkę ukryte, ale znajdziecie, flagi będą, więc drogowskazy wami pokierują. No, życzymy Giantowi, żeby ten nowy salon, powiedzmy, prosperował dobrze i przynajmniej Brodaty ma
fajną robotę, mam nadzieję. Bo niekoniecznie musi być fajna, co zresztą... Na pewno będzie. Tak, no nie, tam myślę, szefostwo wydaje się i obsługa taka ludzka, przyjazna, uśmiechnięta i tyle. Tak, ja tak mam wrażenie. Dobra. Ja nie poznałam, więc co nie wypowiem. Idziemy sobie. Także trzymajcie się i do następnego, bo jutro kolejne nagrywki. Oby. Na arkach.